Przepraszam. Tymczasem Państwa i moim gościem na antenie jest pan Paweł Tonajno. Panie Pawle, witam ponownie. Dzień dobry. Halo, halo, panie Pawle, słyszymy się? Tak, słyszymy się. O, witam serdecznie świetnie. Wszystkich. Zakłócenia na łączach, jak to mówią w żargonie radiowym. Panie Pawle, czy nie boi się pan, że ta przedsiębiorcza rebelia otworzy nowy rozdział w historii podziemia, na przykład imprezowego? Ja powiem panu, w Warszawie byłem na ostatnio dwóch rejwach w halach wynajętych, gdzie było po dosłownie kilkaset osób, na jednym nawet kilka tysięcy. Bilety po pięć dych, wszystko można kupić w aplikacji Telegram lub Signal, więc dzieje się. Nie będzie to taka nowa konkurencja dla legalnie działających podmiotów po tej pandemii, jeżeli ona się w jakimś czasie, w najbliższej perspektywie zakończy? Nie, gdyż te wszystkie podmioty, które się teraz otwierają, działają legalnie. No tak. Nielegalnie w Polsce działa tylko polski rząd. Natomiast wszyscy, którzy organizują te imprezy, działają legalnie. Przedsiębiorcy w tej chwili dzielą się na tych, którzy zdecydowali się legalnie otworzyć chociaż ryzykują represje, to z punktu widzenia prawa wszystko wygrają w sądach i dostaną jeszcze odszkodowania. Oraz dzielą się, druga grupa przedsiębiorców jest taka, która w jakiś sposób ekonomicznie zaspokoiła się świadczeniami, tymi pożyczkami z Państwowego Funduszu Rozwoju. I oni nie otwierają się, co niektórzy mówią o odszkodowaniach za lockdown, ale raczej te odszkodowania, patrząc na logikę sądu, mogą być ciężkie do odzyskania, bo sądy wychodzą z założenia, że no przepraszam, państwo przedsiębiorcy, ale mogliście działać, bo rozporządzenia zakazujące działalności były nielegalne. No ja... Ale dodam je tak, więc ja nie widzę tej konkurencji, to jest po prostu tylko to, co my nazywamy podziemiem, i nam się kojarzy, nie wiem, z czasami prohibicji w Stanach Zjednoczonych, to raczej u nas ma inny charakter. To jest w ogóle kuriozum, myślę, tak samo, no Polacy znowu są tym liderem wolności. To jest kuriozum na skalę europejską. Otóż to, co my nazywamy podziemiem, to jest legalna działalność w kraju, w którym rząd stara się egzekwować nielegalne przepisy. Czyli rząd jest przestępcą, a ci, co są w podziemiu, są legalni. To jest kuriozalna sprawa, trochę sprzeczna z naszymi doświadczeniami, ale wolę to powiedzieć, żeby nikt nie kojarzył tych imprez klubowych czy tych restauracji właśnie z czasami prohibicji, że coś tam było nielegalnie, bo ludzie chcieli zjeść i napić się alkoholu. Nie. Wszyscy, którzy działają, działają legalnie, a mamy tylko w Polsce przestępców w rządzie, którzy zmuszają urzędników do popełniania przestępstw. Ale dodam jeszcze, tak, że o ile w ogóle podziemia klubowe i restauracje przestają już być czymś niezwykłym, bo to się już stało powszechne w Polsce. Natomiast idzie kolejna fala. Idzie fala wesel, domów weselnych i imprez weselnych. Mamy już przygotowane rozwiązania prawne, które pozwolą wszystkim salom weselnym w nieco przekomiczny sposób, bo będzie to przekomiczny sposób z punktu widzenia zdrowego rozsądku, ale z punktu widzenia przestępczego rządu będzie to sposób skuteczny. Będzie można robić legalnie imprezy weselne i to legalnie nawet w myśl w myśl wydawanych rozporządzeń. Czyli nie tylko będą one legalne dlatego, że rozporządzenia są niekonstytucyjne, ale będą też nawet dopasowane do tego, co sobie Mateusz wymyśli. Tak, tylko ja miałem na myśli o tym podziemiu mówiąc właśnie nie tych legalnie działających, bo ja się panem zgadzam, że oni działają legalnie, ale wbrew nielegalnym przepisom rządu. Chodziło mi tylko o tych na przykład studentów, którzy nie mają działalności gospodarczej, tylko wpadli na genialny pomysł. Ja pod tym też podpisuję, bo to jest też jakaś rebelia przeciwko tym nieuczciwym przepisom. Otwierają takie właśnie, wynajmują miejsca za paręset złotych i w tych miejscach dystrybuują bilety dla swoich kolegów ze studiów lub po prostu młodzieży licealnej, gdzie można po prostu się spotkać. A to nie jest firma, to nie jest podmiot prawny, więc pytam, czy te właśnie niepodmioty prawne staną się konkurencją dla legalnych, działających już klubów czy pubów. Ach, o to chodzi. Tak. Dopiero zrozumiałem, o jaki rodzaj działalności. Absolutnie chciałem pogratulować wszystkim studentom i wszystkim osobom, które wpadły na taki pomysł. To są przyszli przedsiębiorcy, to są ludzie właśnie, którzy zbudują ten kraj na nowo, bo potrafią walczyć z reżimem, więc jestem całym sercem za nimi i myślę, że jeśli Polska w końcu odzyska wolność i normalność, no to oni będą legalizować te swoje biznesy.
To jest też nauczka dla wszystkich tych, którzy jakby poddali się tej reżimowej retoryce, że no, świat nie znosi pustki. Jeżeli ludzie chcą się bawić, to żaden rozkaz starego dziadka z Żoliborza ich przed tym nie powstrzyma. I jeżeli ci, którzy mają kluby, nie będą się otwierać, no to się za nich otworzą inni, nowi przedsiębiorcy, którzy zagarną wszystkich klientów. To jest wolny rynek i trzeba na tym wolnym rynku ważyć ryzyko i zyski. Ja zachęcam wszystkich do otwierania. Póki co żadne prawo w Polsce ograniczające wolność gospodarczą nie jest legalne. I jeżeli pan się pyta o tą konkurencję, to ja, broniąc przedsiębiorców, nigdy nie stanę przeciwko konkurencji. Ja, broniąc przedsiębiorców, walczę o to, aby państwo nie niszczyło wolności gospodarczej. Natomiast relacje między przedsiębiorcami i wolny rynek i konkurencja to są najlepsze mechanizmy do tego, żeby nam wszystkim jako obywatelom żyło się lepiej i żebyśmy otrzymywali wyższej jakości usługi i produkty. A jak pan myśli, panie Pawle, ile zajmie czasu przedsiębiorcom tym legalnie, podkreślę, działającym w świetle nielegalnych przepisów nierządu w naszym kraju, odbiór, uzyskanie, wywalczenie w sądzie tych należnych im przecież odszkodowań? To będzie długi proces po zakończeniu tej pandemii, czy jednak rząd przyzna się, że działał nielegalnie i wypłaci te rekompensaty stratnym przedsiębiorcom, którzy byli zmuszeni zamknąć, a potem byli narażeni na represje, na sanepid i szereg innych kontroli konsekwencje? No, ja jeszcze raz powtórzę. Są zupełnie dwa inne rodzaje roszczeń. One się mogą przeciętnej osobie zlewać, że to wszystko jest związane z lockdownem, z działaniami rządu, ale to jest zupełnie co innego, jeśli przedsiębiorca się nie otworzył w ogóle, otrzymał PFR-y i on teraz się domaga odszkodowania, chociaż się nie otworzył, bo sąd mu powie, proszę pana, ale pan mógł się otworzyć, rozporządzenia były nielegalne. I te, oczywiście prawnicy twierdzą, że sam fakt, że rząd nawoływał do zamknięcia, może być powodem odszkodowania, ale ci ludzie, ta grupa przedsiębiorców będzie miała bardzo trudną przeprawę w sądzie. Ale jest druga grupa przedsiębiorców, którzy się na przykład otwierają, a ktoś im utrudnia tą działalność, tam sanepid wydaje decyzję, nie wiem, policja przychodzi, stoi przed tymi kilkoma klubami w Polsce. Ci mają podstawę do roszczenia zupełnie inną. Nam się może wydawać, że to wszystko jest związane z lockdownem, ale ci drudzy mają podstawę do roszczenia z tytułu nielegalnego, faktycznego utrudnienia działalności gospodarczej. Czyli oni się otworzyli zgodnie z prawem, policja stoi przed klubami i oni za każdy dzień będą kasować niestety nas wszystkich podatników, tak? Morawiecki w tej chwili naszą wspólną kasą szasta. Więc ci pierwsi mają wieloletnią przeprawę, którą porównałbym raczej do wojny frankowiczów i pewno bez Trybunału Unijnego się im nie uda wygrać. Ci drudzy mają dosyć prostą sprawę, bo rozporządzenia nielegalne, próbowali się otworzyć. Są fizyczne działania policji i sanepidu z błędami, z naruszeniem prawa im utrudniające. Oni powinni te odszkodowania dostać w miarę szybko, w zależności oczywiście od województwa i prężnie działających sądów w danych województwach okręgowych. Więc myślę, że to jest od roku do dwóch lat te odszkodowania dla tych, którzy się otwierają, bo ci, którzy pozostają nieotwarci, a domagają się odszkodowań, no to jest przeprawa na jakąś dekadę w mojej ocenie. Mówił i apelował pod hashtagiem hashtag otwieramy Paweł Tanajno, aktywista i przedsiębiorca. Panie Pawle, dzięki wielkie, oczywiście powodzenia. Ja też wpisuję już ten hashtag do swojego Facebooka, hashtag otwieramy, bo po prostu warto pomagać i warto współdziałać na rzecz walki z reżimem pisowskim. To należy powiedzieć jasno i głośno. Bardzo panu dziękuję, dobrego dnia i oczywiście trzymamy kciuki za pana, pana działania. Ja również dziękuję i życzę powodzenia, ale panie redaktorze, nie mi się należy powodzenie, ale naszym słuchaczom, szczególnie tym, którzy rozważają otworzenie lokalu, życzę wam powodzenia, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam. Dziękujemy pięknie, na zegarku już za 21, no więc my wracamy za chwilę kilka, będzie o dalej nieszczęsnym wirusie, będzie o słowach pana generała, byłego inspektora sanitarnego Andrzeja Trybusza i będzie też trochę muzycznie, to już za chwilę kilka, proszę być z nami cały czas, trwa Halo Dzień na antenie Halo Radia.